Program 1 z 10 jest uważany za jeden z tych teleturniejów, których, oprócz wartości rozrywkowej, niesie ze sobą również wiele treści edukacyjnych. Choć program kojarzony jest raczej ze spokojnym chłonięciem wiedzy niż ze silnymi emocjami, to sytuacje tego drugiego rodzaju również się zdarzały. Podczas jednego z odcinków musiały nawet interweniować służby. W programie 1 z 10 zdarzyła się niespodziewana sytuacja podczas jednego z odcinków. Biorący udział w programie pan Zbigniew powiedział nagle, że źle się czuje. Program na chwilę przerwano, na miejsce wezwano służby ratownicze, aby zająć się uczestnikiem. Mężczyzna został zabrany karetką do szpitala. Na szczęście nic poważnego mu się nie stało i później dokończył swój udział w programie. I w tym momencie musieliśmy przerwać nagranie. Teraz jesteśmy po 20-godzinnej przerwie, pan Zbigniew został odwieziony do szpitala. No ale wrócił, ma wolę walki, mówił wtedy Tadeusz Sznuk, który, nawet w tak kryzysowej sytuacji, trzymał jak zawsze nerwy na wodzy. Tadeusz Sznuk o zachowaniu spokoju w programie Program 1 z 10 jest emitowany nieprzerwanie przez 26 lat. Do kwietnia 2020 wyemitowano aż 35 serii. W 2015 roku TVP wyemitowało w pytaniu na śniadanie specjalny materiał, w którym przeprowadzono wywiad z Tadeuszem Sznukiem oraz dwoma uczestnikami programu, mającymi już za sobą niejednokrotny udział. Prowadzący powiedział wtedy co nieco właśnie na temat zachowywania spokoju. Faktem jest, że staram się być opanowany, dlatego między innymi, dlatego, że ci w studiu są pod ogromną presją. I dokładać im jeszcze moje zdenerwowanie, to by było nieludzkie. Zachowanie spokoju i takiej wewnętrznej swobody jest jednym z elementów wygranej, mówił w wywiadach dla TVP Tadeusz Sznuk. Źródło: TVP, następny artykuł.